Na nowoczesnych tłach graficznych hasła: elektromobilność, zdrowie, innowacyjność, ochrona środowiska. Tytuł: Polska się zmienia. Mapa Polski z zaznaczonymi 11 miastami, białe ławki parkowe z bateriami słonecznymi i ładowarkami. Piotr Hołubowicz, założyciel Cydia. Najważniejsze jest to, żeby produkty rozwiązywały problemy mieszkańców, bo miasto to mieszkańcy, więc my skupiamy się na tym, żeby zapewnić tym mieszkańcom to, czego potrzebują. Nazywam się Piotr Hołubowicz i prowadzę firmę Cydia. Pomysł na nasze rozwiązanie wziął się tak naprawdę z potrzeby. Kiedyś po prostu ze znajomymi siedzieliśmy i na ławce w parku i rozładowały nam się telefony. No i fajnie by było, gdyby standardowe ławki w parkach miały możliwość ładowania urządzeń mobilnych. Więc to była taka geneza tego wszystkiego, od tego zaczęliśmy. Kobieta podchodzi do ławki, podłącza telefon do ładowania. Ja wpadłem jako inżynier wtedy na pomysł, że to jest fajne, ale to powinno być zasilane energią jakąś, która nie jest wpinaniem się standardowo do prądu, i tak stanęło na panelach fotowoltaicznych. Paulina Malinowska, studentka. Ławki Cydia to ławki, które mają wbudowaną baterię solarną, dzięki której możemy w każdej chwili podładować nasz sprzęt oraz mają także bezpłatny dostęp do internetu, także myślę, że fajna opcja, jeżeli możemy usiąść sobie na ławce, powdychać świeżego powietrza i do tego podładować swój sprzęt. Mężczyzna czyści panel fotowoltaiczny w ławce. Sięgnęliśmy po fundusze europejskie ze względu na to, że we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa bardzo ciężko jest pozyskać prywatne fundusze, a charakter naszego projektu i jego innowacyjność pozwalały nam pozyskać fundusze europejskie po to, żeby szybko, intensywnie rozwijać to, co robimy. Fundusze europejskie pomogły nam przede wszystkim w dwóch rzeczach. Z jednej strony internacjonalizacja, czyli środki, które pozwalają nam wyjeżdżać na targi za granicami naszego kraju i tam rozwijać się, pokazywać naszą ofertę. Z drugiej strony zatrudnienie inżynierów, rozpisanie nowych projektów badawczo-rozwojowych, których pewnie bez tych środków nie bylibyśmy w stanie zrobić ze względu na ryzyko oraz kapitał, jaki był potrzebny, żeby te rzeczy, te projekty wykonać. Mamy pomysły związane z różnymi miejskimi problemami. Chcemy, żeby nasze rozwiązania dotykały na przykład problemu hałasu w mieście. Dotykamy też tematów związanych z brakiem wody. Wypuszczamy aplikację mobilną, która edukuje mieszkańców o tym, jak każdy z mieszkańców korzystający z naszych technologii przyczynił się do redukcji emisji CO2. Więc wszystko, co dzisiaj robimy, bardzo mocno skupia się w obrębie ekologii, w obrębie rozwiązywania problemów dużych miast. Mapa Polski z zaznaczoną Warszawą. Konserwatorzy badają tkaninę pod mikroskopem i wyświetlają na ekranie modele 3D zabytków. Profesor Andrzej Kos, dyrektor i pomysłodawca pogotowia konserwatorskiego. Depozyt dziedzictwa, który jest cechą każdej kultury, każdego narodu. Wart jest zachowania, wart jest utrzymania jako dowody tożsamości. I konserwacja daje szansę na przetrwanie tych artefaktów, dzieł sztuki, zabytków. Szczególnie w naszym kraju jest istotne, ze względu na to, że mieliśmy taką, a nie inną historię. Jestem kierownikiem pogotowia konserwatorskiego ufundowanego z funduszy europejskich. Pogotowie konserwatorskie to jest pierwsze w świecie mobilne laboratorium. Wchodzi w momencie, kiedy nastąpi odkrycie jakiegoś fragmentu, potem zaczyna się cały proces odkrywania i analizowania archeologicznego. To jest chociażby też wykorzystanie środków unijnych przy poszerzeniu przestrzeni wystawowych w naszym gmachu w Pałacu Ostrowskim. Odsłonięcie reliktów dawnego ogrzewania było powodem do użycia całego zestawu instrumentacji znajdującej się w posiadaniu pogotowia konserwatorskiego. Chodziło tutaj o to, żeby przy pomocy skanów 3D uzyskać materiał, który będzie służył przyszłym pokoleniom, również pisany zostanie w historii Akademii Sztuk Pięknych. Kiedy do konserwacji została wprowadzona technika laserowa, zaczęła się bardzo precyzyjna możliwość usuwania różnego typu obcych nawarstwień. Dzieje się to przy zastosowaniu wiązki skupionego światła, które odparowują poszczególne elementy
tego nawarstwienia. Michał Mojecki, konserwator. Mężczyzna skanuje odsłonięte warstwy zabytku, tworząc trójwymiarowe modele. Dzięki urządzeniom pomiarowym i usługom pogotowia konserwatorskiego mamy możliwość doprowadzenia kolejnych już właściwych prac konserwatorskich. Mnie ułatwia pracę to w ten sposób, że nie dysponuję sprzętem tak wysokiej technologii, tak zaawansowanym, jakim ma pogotowie i dzięki temu korzystam z usług profesjonalnego instytutu. Laszery były sfinansowane w wysokości ponad 2 300 000 z funduszy europejskich i ośrodków przyznanych na konserwację. No cieszymy się, bo to jest najlepiej wyposażone laboratorium konserwatorskie w Europie, jak nie na świecie. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.